Cześć Lili, dokąd jedziesz? Bubi, papu. Jedziesz odebrać zabawkowe samochodziki dla szkoły? Dla Bubi. Pojedziesz do szkoły skrótem? Bu, aha, pi, papu. Aha, to skrót przez tunel. Mm-mm, bu. O nie, Lili. Jak teraz przejedziesz? Uważaj, spadające skały! O, cześć, Jeremy. Niestety, tunel jest zablokowany, a Amber uwięziona. Zawiadomisz superciężarówkę? Aha. Głowa do góry, Lili. Jeremy zaraz sprowadzi super ciężarówkę. Lili jest uwięziona przed tunelem i bardzo potrzebuje pomocy. Jestem ciekaw, w co się przetransformujesz tym razem, Karl? Pojazd rozwałkę? To świetny pomysł! Wow, okej. Jedźmy teraz na ratunek Lili. Jesteś dźwigiem rozwałką, super ciężarówko. Lili, przedstawiam ci super ciężarówkę. On zaraz uwolni cię z tych tarapatów. Super ciężarówką musimy się pospieszyć, bo Lili ma coś do przewiezienia do szkoły. Fantastycznie! Lili, teraz trochę się cofnij i patrz uważnie! Świetna robota, super ciężarówko! Lili, teraz możesz przejechać przez tunel! Wielkie dzięki, super ciężarówko! Jak zwykle uratowałeś nas. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Super ciężarówka.
Dzień dobry, Matt. Pijesz sobie kawkę tego pięknego poranka? Wow, a to co było? Ktoś tu chyba przekracza prędkość. To Jerry. Czy nie zdaje sobie sprawy, jakie to niebezpieczne? Próbowałeś go złapać od dłuższego czasu, Matt? Teraz masz na to okazję, Matt. Zawiadommy super ciężarówkę. Matt potrzebuje twojej pomocy, Carl. Jerry przekracza prędkość po raz kolejny. Matt samemu nie da rady go złapać, ale z twoją pomocą na pewno. Doskonale! Samochód wyścigowy. Będziesz równie szybki jak Jerry. Doskonale, super ciężarówko. Teraz pomożesz Mattowi. W drogę. Zobacz, Matt, super ciężarówka przyjechała ci pomóc. Jerry wciąż przekracza prędkość, Matt? Chyba tu nadjeżdża. Znowu jedzie za szybko. Chyba nie zdaje sobie sprawy, jakie to niebezpieczne. Szczególnie nieopodal szkoły. Dalej, super ciężarówko, łap go! Kerry, uważaj! Mało brakowało. Łap go, super ciężarówko, zanim spowoduje jakiś wypadek. Jerry traktuje to jako zabawę. Dobry plan, super ciężarówko. Jedź inną drogą. Jerry pomyśli, że się poddałeś, a ty go zaskoczysz z drugiej strony. Mamy cię, Jerry. Świetna robota, super ciężarów. Teraz Matt da Jerry'emu mandat. To jest twój mandat, Jerry. Dlaczego tak szybko jechałeś? Ćwiczyłeś do wyścigu? Przecież wiesz, że to niebezpieczne takie szybkie jeżdżenie na ulicach miasta. Mogłeś spowodować wypadek. Mam nadzieję, że dostałeś nauczkę. Ścigać możesz się tylko na torze wyścigowym. Dziękujemy za pomoc, super ciężarówko. Pa, Jerry, pa, Matt. I pamiętaj, Jerry, ścigać się możesz tylko na torze. Do zobaczenia, moi przyjaciele.
Super ciężarówka! Napadało dużo śniegu w naszym mieście. Czuję, że niedługo nadejdzie burza śnieżna. Cześć, Hela. Musi ci być bardzo zimno. Ciekawe, kto tam jedzie. Aha, to Marley Monster Truck. Wow, Marley, widzę, że dobrze się bawisz. Ale czy to jest bezpieczne? Tam chyba nie było pozwolenia na wjazd. O-o, chyba za tobą leci lawina, Marley. Marley, uważaj! No nie, Marleya przykryła lawina. Potrzebujemy pomocy. Hela, możesz wysłać sygnał super ciężarówki? Dziękujemy. Cześć, Karl. Jaki ładny szalik sobie dziejesz. Potrzebujemy twojej pomocy? Marley Monster Truck został przykryty śniegiem, jak spadła na niego lawina. Aha, to nie jest szalik. To jest maska superbohatera. Widzę, że jesteś gotowy na ratowanie naszych przyjaciół w zimę. Dobrze, bierzmy się do pracy. Jedźmy do jaskini. Który pojazd uwolni Marleya spod śniegu, Karl? To świetny pomysł! Twoja transformacja w pług śnieżny! Doskonale, super ciężarówko. Ruszamy teraz na akcję ratunkową. Dziękujemy, że zaopiekowałaś się Marleyem, Hela. Super ciężarówka już tu jedzie i zaraz go uwolni. Dobrze, super ciężarówka. Sugeruję, żebyś zaczął od dołu. Nie chcemy tutaj kolejnej lawiny, prawda? Dobra robota, super ciężarówka. Już widać koła Marleya. Kontynuujmy! Już go widać! O nie, cały przemarzł i teraz szczęka zębami! Prędko, wyciągnijmy go stamtąd! Hela, może użyjesz swojego haka, żeby wyciągnąć Marleya z tej zaspy? Super ciężarówko, troszeczkę się cofnij, bo Hela może nasypać śniegu na ciebie! Ciągnij mocno, Hela!
Wspaniale, Hela! Super ciężarówko, ty też się spisałeś! Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Marley, następnym razem musisz uważać na głęboki śnieg i lawiny. Dziękujemy, super ciężarówko. To będzie ostrzeżenie dla innych mieszkańców. Super ciężarówko, może powinieneś podziękować Heli za jej pomoc. Super ciężarówko, jesteś gotowy na każdą sytuację. Teraz Hela ma własną maskę super bohaterki i do tego będzie jej ciepło. Czujesz się już lepiej, Marley? Doskonale! Możesz dalej jeździć po śniegu, tylko uważaj, gdzie jedziesz. Haha, celnie trafione, Hela. Do zobaczenia wkrótce, moi mili. Pa, pa! Hej chłopaki, co dzisiaj będziecie porabiać? Chcecie zrobić ognisko w samym środku miasta? I będziecie smażyć pianki? To genialny pomysł! Ale pamiętajcie, że zabawa z ogniem jest niebezpieczna. Będziecie musieli bardzo uważać. Otoczycie ognisko wielkimi głazami, a w środku będzie drewno na opał? Okej, w takim razie powodzenia! Jesteś pewien, że je wszystkie zabierzesz, Frank? Frank, uważaj! O nie, lepiej poprośmy Toma o pomoc. Tom, Frank próbował przenieść drewno, ale ono się zwaliło na niego. Czy mógłbyś go szybko uwolnić? O nie, teraz ty jesteś uwięziony. Dobry pomysł. Poprośmy super ciężarówkę o pomoc. Ben? Ben, Frank i Tom są uwięzieni. Proszę, weźmij super ciężarówkę na pomoc. Super ciężarówko, potrzebujemy twojej pomocy. Tom i Frank chcieli zrobić duże ognisko w mieście. Pojechali po drewno i kamienie, które się na nich zwaliło i uwięziło. Czy mógłbyś ich uwolnić? A więc, jaki masz plan, super ciężarówko? Przerobisz się w pick-upa? Doskonale! Biedny Frank, trzymasz się? Super ciężarówka już tu jest!
Frank porusza się do przodu i do tyłu. Może w ten sposób uda nam się przerzucić te drewno na super ciężarówkę. Doskonale, udało się. Teraz załadujmy resztę drewna. Wow, super ciężarówko. Te drewno wygląda na bardzo ciężkie. Czy dasz radę? Jestem pod wrażeniem. Teraz musimy uwolnić Toma. Trzymaj się, Tom. Już jedziemy z pomocą. Jesteś już wolny, Tom. Uśmiechnij się. Wow, super ciężarówko. Jesteś załadowany po brzegi. Czy dasz radę? Okej, tylko powolutku. Dalej, super ciężarówko. Już prawie jesteś na miejscu. Jeszcze tylko kilka metrów. Jesteś już zmęczony? Ale nic nie szkodzi, bo jesteśmy na miejscu. I zaraz rozpalimy nasze ognisko. Wow, te pianki wyglądają smakowicie. Czy ja też mogę dostać jedno? Dobranoc i smacznego, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku.